ready or not. Here comes the boys from the south. Here comes the ready or not. Trzeba, nie? Ej, Reggie. O, co tam? Spotkanie klubu przewodników już zakończone? Ja tylko chciałem porozmawiać i dowiedzieć się, czy ona nam pomoże, okej? Nie, no mam nadzieję, że nie strzelisz teraz focha, Reggie. Wiesz, że tego nie znoszę. Ktoś taki jak ona nie powinien chodzić po ulicach. Zapominasz, że jest jeszcze jeden taki jak ona? Ty jesteś inny. Tak, wiem. Jestem twoim bratem, który prosi cię o pomoc. Jeśli nie chcesz tego zrobić dla mnie, to przynajmniej zrób to dla plemienia. Dobra, co mam zrobić? Dzięki. Muszę przetestować nową moc. A ty jesteś moim człowiekiem od namierzania przekaźników rdzeniowych. Okej, wysłałem. Znaj moją wielkoduszność. Dzięki. Dam znać, jak coś zgarnę. Nie, nie interesuje mnie to. Bye, bye, sfochowany Reggie. No dobra, mamy moc neonów. Skrzynki, które DOZ wszędzie porozstawiał. Tak, zdaje się, że mają nas namierzyć. Chyba wiem, jak je wykorzystać. Mogę zaczerpnąć z nich energię. Zamierzam spróbować z mocą neonu, którą mi sprezentowałaś. Sprezentowałam? Masz ochotę dołączyć? Może wprowadzisz mnie w arkana nowych umiejętności? Czemu nie? Sprzątnęłam już dzisiaj dostatecznie dużo dealerów. Dobra, dziewczynka. Wal się. Jeden przekaźnik podobno jest na rogu drugiej i main. Wiem, gdzie to. Widzimy się tam. No dobra, moi drodzy, wracając do fabuły i do Infamous. Chyba jest noc, to znaczy to nie chyba, tylko na pewno. Ale mnie nie opuszczają. Jako, że mamy noc, znaczy taki akurat zbieg szczęśliwy, no jest dużo neonów, możemy zaczerpnąć mocy z tych neonów. Ja osobiście na razie wolę moc... moc dymu, ale spoko, jest, można sobie zassać dym. Utraciłem moc dymu? To po co zdobywać nowe moce, skoro tracę wtedy stare? No proszę, no to macie. Mam moc neonów, więc straciłem moc dymu, no mam nadzieję, że ją odzyskam, bo była fantastyczna. Przepraszam za ten głos. No ale zobaczymy. Zobaczymy, na pewno będzie można się to przepinać i tylko poduczymy się tego. Szybki jak błyskawica! Aż za szybki, szczerze mówiąc, ja się trochę gubię. Jak muszę biegać w tej postaci. Ale trzeba przyznać, że zasysanie neonów jest super fajne. Poza zasięgiem. Są takie małe neony. To jest strasznie zabawna koncepcja. Ta gra jest pełna zabawnych koncepcji, bo nie mamy mocy ognia, tylko mamy moc dymu. Nie mamy mocy elektryczności, tylko mamy moc neonów. Dobra, spokojnie. Gdzieś tu widziałem jakiegoś drona, tak? Jest tutaj. Cholera. O tak, to lubię. Szczerze mówiąc, z tą mocą neonów nie umiem za bardzo walczyć, ale... A jednak! Popatrzcie, jak przeczyściłem cały ten. Wow, nieźle. Ha! Myślałem... Znaczy, mam laserowy miecz! I to jest po prostu miód nad miody. Ale nic więcej. No ale kurde, zrobiłem tu niezłą zadymę teraz. Mamy więc powód do radości. No, gra wygląda po prostu przecudnie. Nie wiem, czy to... Cały czas to powtarzam. Nie wiem, czy z waszej perspektywy to jest widoczne, bo... Wiadomo, że te całe bitrate, przekazywanie rzeczy i na streamach, i na YouTubie. Ale przyjemnie się patrzy na otwarty świat, zrobiony tak dobrze jakościowo. Też mówiłem o tym chyba w poprzednim odcinku, albo wczoraj, to zależy od tego, gdzie oglądacie. Teraz gry
z otwartym światem robiło się przede wszystkim z myślą o... O, kurczę pieczone. Po prostu wbiegnijmy na górę. Kurde, znowu następny pojazd. Robiło się z myślą o konsolach starych i... Dobra, gdzie jest ten skubaniec? Tu na dole? Cholera. Cholera, tu jest... A, dawaj, dawaj! Tu jest, kurde... Karabin mają zamontowany. Skończył się dzień dziecka. Ja muszę się schować, cholera. Niedobrze, trzeba uciekać, bo z takimi karabinami... To ja nie umiem walczyć. Okej. Jestem poza zasięgiem chyba. Bez moich rakiet z mocy dymu to nie będę wiedział jak walczyć z tym, ale dobra. Widzicie, czasami się pogubię, kurde, w tych swoich... Piękne jest to. W tych swoich rozważaniach. Zatem, jakby kontynuując tamtą myśl, faktycznie to jest pierwszy otwarty świat na konsolach nowej generacji. I on, no, bije na głowę wszystko, co widziałem do tej pory. Okej. O, tutaj jest nasza towarzyszka nowa. Fetch, tutaj. Spoko. Nie przepadam za namierzaczami przewodników. Czekaj, coś ci pokażę. To nie jest zbyt dobry pomysł. Auć. Jesteś zdany tylko na siebie. Nowe moce, moi mili. Ej, widzieliście tu dziewczynę? Niska, fioletowe włosy, zero litości. Strzelać, żeby zabić. What the fuck? Mówiłam, że cię namierzą. Nie, to był chyba tylko patrol. Znalazłam kolejny przekaźnik. Zostawiłam ci wskazówkę. Widzisz? To neonowy znacznik. Kumam. Zaprowadzą cię do celu. Widzieliście? Mam snajperkę. Hihi. No dobra. Nie ma co przesadzać z radością. Się czegoś nauczymy nowego. Kamer nie widzę. Podążaj za Fetch. Aha. Tutaj jest, dobra. Następnego narkomana załatwił. Zastanawiam się na efekty twojej pracy. Nie sądzisz, że powinnaś trochę spuścić toną? Muszę czymś karmić swój gniew. Proponuję, żebyś pozwoliła mu umrzeć z głodu. Wyjdziesz na ludzi, jak ja. O, a ja proponuję, byś stulił dziób. Biegniemy po śladach. Rozumiem. Okej. Okay. Mam nadzieję, że są to ślady, które nawet ślepy by zauważył. Strasznie szybka jest ta moc neonów. Przy mojej obsłudze kontrolera to naprawdę nie jest łatwe. Ale staram się jak mogę. Dobra, jesteśmy tutaj. Masz za swoje, ty parszywy śmieciu handlujący trucizną. Ej, Dymku, chcesz dołączyć? Dobra, wygrałeś. Zabić bydlaka! Już po tobie. Czemu ta dziewczyna ich musi mordować, no? No, to jest ten laser, taki bardzo dokładny. Dobra, mamy jakieś bomby. Słuchajcie, to co teraz oglądacie... Tak, wciąż potrzebujesz pomocy? Nie potrzebuję, ale się przyda. Shit. Nie
kolejnego ustrojstwa. Okej, nauczyliśmy się czegoś nowego. Więc jakby nie robię tego na główny kanał, bo ja już nie robię serii na głównym kanale, chyba że ze starych gier albo z jakichś takich, nie wiem, mega klimatycznych gierek. Cholera, to jest snajperka. To jest snajperka, snajperka zabija, a my nie lubimy unicestwiać, bo to źle wpływa na nasze, na naszą karmę. Mogłoby się wydawać. Czy ja skończyłem tą myśl? Kurczę, cały czas coś się zmienia. Więc... No nie, nie pogadam. Jak ci się podoba zabijanie dealerów? Niezła adrenalina, co? Wiesz co, może powinniśmy nieco spuścić z tonu z tymi dealerami. Wymiękasz, Delsin? Ej, my mamy moce, a oni nie. Musimy pokazać, że jesteśmy lepsi i czasem im odpuścić, no. Przemyśl to. Ta, jasne. Skołuj sobie nowe moce. No i proszę, historia się toczy. A ja jakby, ja nie robię serii na głównym kanale, bo już mi się tak bardzo nie chce i dużo przyjemniej się gra na live'ie, można trochę komentarzy poczytać. A potem to i tak trafia na archiwum YouTube'a, więc każdy może sobie obejrzeć, jeżeli nie miał okazji wcześniej. Więc chyba wszystko jest cacy, nie? No myślę, że jest. Okay. Jakby tutaj, kontynuując tą myśl wcześniejszą, wyjątkiem są takie wyjątkowe gry, jakieś takie bardzo klimatyczne, jak przygodówki od twórców The Walking Dead, Telltale Games, albo The Last of Us, takie postapokaliptyczne tytuły. Ale to wszystko. No tak, rozgadałem się na temat różnych rzeczy, natomiast tutaj chyba jakieś historie mają miejsce, co? Cały czas gdzieś te drony krążą. Ja je widzę na mapie tutaj w prawym dolnym rogu, natomiast nie mogę ich dostrzec. Nie mogę ich dostrzec inaczej. No dobra. Łapaj się! Doskonale. Cholera. O shit. Skubany się przemieszcza. Uwielbiam ten laser. Gdzie jesteś, paskudo? Jest ciemno jak szlak i gościa nie widzę. Headshot! Kurde, headshot kontrolerem, no naprawdę. To nie jest codzienność w moim wykonaniu. Ale nie lubię, no. Headshot to zabija. A ja jestem przyjazny przecież obywatel, nie? No, chyba znaczek od Fetch jest gdzieś tutaj. Słyszeliście? Ludzie krzyczą, że mnie wspierają. To mi się bardzo podoba, lubię być wspierany. Dobra, mamy to. O, tam jesteś. Trzeba przyznać, że wspinanie się po budynkach jest zdecydowanie przyjemniejsze tutaj z tymi neonami. Chociaż ja wolę też ten taki... to skakanie i... Dobra, znalazłem to. Znalazłem to, moja miła pani. I co teraz? Trochę utknąłem. Widzicie gdzieś? O, tu są przecież ślady. Czy ja jestem ślepy kompletnie? Okej. A, łapaj się! No kurde. A, tu się złapać nie może. No dobra.
Nie wiem, po co ja kombinuję, zamiast się rozejrzeć. Ale lubię tak wszystko stanąć twarzą w twarz z tym neonem. Dobra. Dokąd teraz? Tutaj. Gdzie jesteśmy? Czy widzimy kolejne ślady naszej pięknej... Chyba tu, co? Tak jest. To biegniemy dalej. No tutaj są zagłuszacze, ale chyba nie czuję potrzeby tam wchodzić od razu. Łapaj się. Dobra, kolejny budynek. I kolejne znaki. Naprawdę, panowie, słuchajcie, ja zacznę snajperki używać, jak będziecie mnie tak napastować przy każdym kroku. Dobra, padł. Ktoś tu jeszcze? Chyba nie. Tu są łajdaki. Ach! Ale trzeba przyznać, że się ich eliminuje dosyć przyjemnie. Jakbym ja miał tu myszkę, to bym totalnie siał zniszczenie. Ale nie mam. Dobra, szukamy kolejnych znaczników. Tam coś jest. Chyba totalnie wybiegamy poza miasto, wow. To mi się podoba. Ciekawy jestem, do jakiego stopnia Seattle jest tu oddany. No, znaczy, nie sądzę, żeby skala została zachowana. Chociaż gdzieś tam z góry widoki są naprawdę niezłe. Hej! Jest. Śmiało czekam na te ciary. Najpierw ty. Okej, czas wrócić na szlak. Fetch! Widzę, że kilku dealerów jeszcze żyje. Czyli że co? Moja nauka nie poszła w las? Tak. Każdy megaloman myśli, że świat kręci się wyłącznie wokół niego. Nie no, poza tym mam też parę wad, ale... Po prostu zauważyłem, że coś się w tobie zmienia. Zip.
Jezus Maria. Od dawna siedzę bez mikrofonu? No nie gadajcie, że siedzę bez mikrofonu. Jak to się stało w ogóle? Halo? Raz, dwa, raz, dwa? Fuck's sake. Nie wiem, czym ja to wyłączyłem brodą, czy co? A takie fajne historie wam opowiadałem, ale to nic straconego, no. Można opowiedzieć jeszcze raz. A, przepraszam was. Przepraszam was. Nie wiem, z czego, czemu, jak to się stało w ogóle. Cholera, no. Pomogliśmy trochę dziewczęciu. A przepraszam was bardzo za tą przerwę. Znaczy myślę, że na YouTubie raczej nikt jej nie zauważy, ale... Musiałem wyłączyć, jakoś wcisnąć tutaj coś. Z reguły kontroluję to, co się dzieje. Teraz widać, jak czytam wiadomość. No czasami czytam, czasami nie czytam. No tak to u mnie jest. Wow!
Ja pierdziu. Kurde, stary, nie wiem co to było, ale było głośno. Wiesz, jeśli chciałabyś kiedyś do mnie dołączyć... Myślałam o tym, co powiedziałeś. O dealerach na ulicy. Tak? Uganianie się za tymi szumowinami jest nieskuteczne. Trzeba uderzyć wyżej, znaleźć dostawcę. No, to mogłoby coś zmienić. Z przyjemnością wyruszę z tobą w podróż w górę łańcucha pokarmowego. Chyba jeszcze nigdy nie zmieniałem świata. Jasne, randka. Tylko że z wianuszkiem z trupów w tle. Zadzwonię, jak coś się zacznie. No więc słuchajcie, jakby jako że... O, cholerny świat, no. Jako że się rozgadałem i to rozgadywanie się poszło w diabły, no to pogadałem sobie o Seattle, to znaczy o tym, że kurde, rozmiar tego miejsca jest niebywały i przyjemnie będzie odwiedzić te wszystkie rejony. I pomyślałem sobie, że fajnie byłoby mieć taką chatę gdzieś na dachu wieżowca, taką jak tutaj. Chociaż ta, którą widziałem wcześniej, miała drzewa dookoła. O, coś tutaj jest do zgarnięcia, to za chwilę. Ale wyobrażacie sobie, mieszkacie na dachu, na ostatnim piętrze, macie ekstra mieszkanko i dookoła takie widoki. Ja zawsze miałem takie marzenie, żeby mieć, znaczy, nie, to tam marzenie, no. Zawsze chciałem spędzić trochę czasu w Nowym Jorku, na takim mieszkaniu, w takim mieszkaniu wysoko i mieć takie widoki. Byłem w Chicago w takim barze, który dostarczał podobnych wrażeń wizualnych. No. Ale fajnie było mieć mieszkanko i gdzieś jakieś drzewa, ogródek, kurde, na dachu. I człowiek wychodzi, bierze sobie szklankę jakiegoś piwa i sobie siada i patrzy na miasto, kurde. Takie miasto jak to. Właśnie to też jest kilka osób, które nie zauważyły tego, że ja nie mam mikrofonu włączonego. I... No i to tak, to dobrze o mnie świadczy. Nie, to znaczy, że gra się sama broni, że nie potrzeba takiego gaduły. O się. Żeśmy zaczęli zbierać obrażenia. Tymi neonami to sobie nie radzę tak dobrze jak dymem. Nie pamiętam. No to dobra, jedna porządna rakieta załatwiła sprawę, co? Dymu nie będziemy wysysać, potrzebujemy neonów teraz. To nie jest neon.